21 marca 2011 rok. Japonię nawiedza najsilniejsze trzęsienie ziemi w jej historii. Ma ono siłę 9 w skali Richtera. Hipocentrum leży około 130 km na wschód od półwyspu Osika, części wybrzeża regionu Tohoku. Ogromne masy wody są przesuwane, aby z prędkością dochodzącą do 900 km na godzinę pędzić w stronę lądu. Tsunami zrówna z ziemią całe wschodnie wybrzeże. Jednym z wielu miast na jego drodze jest Minami Sanriku. Miasto to posiada mur przeciwko wielkim falom osiągającym nawet 8 metrów wysokości. Nie są przygotowane jednak na 20-metrowego potwora. Ewakuacją zarządza ekipa w budynku zarządzania kryzysowego w centrum miasta. Jedną z osób wchodzących w jej skład jest 25-letnia Miki Endo. Młoda kobieta została przydzielona do tego oddziału niecały rok wcześniej. Jest ona odpowiedzialna za nadawanie komunikatów dla ludności. Po zakończeniu się wstrząsów od razu ruszyła do systemu alarmowego połączonego z megafonami w całym mieście.